Teraz chcielibyśmy porozmawiać o bardzo ważnej kwestii związanej między innymi z wakacjami, podczas których może dojść do sytuacji zgubienia z dziecka. Kiedy stracimy je na chwilę z oczu, od razu oczywiście rodzice od razu są zlęknieni, serce zamiera, najgorsze myśli przychodzą dokładnie do głowy. I co robimy? W pierwszej kolejności wołamy po imieniu. No i nie zawsze to skutkuje, dzieci tego najczęściej nie słyszą, ale są sposoby, żeby dzieci odnaleźć. Jakie to są sposoby, to właśnie o tym teraz chcielibyśmy porozmawiać. Z nami jest Dominika Gano, mama czwórki dzieci i Kamil Kasiak, ratownik medyczny. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Może na początek przywołamy taką historię z vloga Cała Reszta. Rodzina wybrała się na spacer na Festynie, 4-letni chłopczyk, cały czas trzymany przez swoją mamę za rękę. Zatrzymali się dosłownie na chwilę przy jakimś straganie, mama tylko chciała zerknąć na coś. No i po chwili patrzy, malucha nie ma przy niej, tak? Zaczyna po prostu, zaczyna wołać, zgłasza się chyba też do odpowiednich władz. Rodzina wtedy wołała dziecko po imieniu i na tym festynie było mnóstwo policji, która zwróciła na to uwagę i zadała konkretne pytania. Jak dziecko wyglądało tego dnia, jakie miało ubranie, jak miało na imię i w ten sposób zaczęli szukać ci funkcjonariusze dziecka, które rzeczywiście dzięki temu szybko się odnalazło, ale nie każdy ma taką wiedzę, taką świadomość. Ja sam jak zgubiłem kiedyś, na sekundę straciłem swoje dziecko z oczu na lotnisku, to rzeczywiście wołałem po imieniu. No tak. Jakie są twoje doświadczenia? To znaczy tak, w momencie, w którym zaczynamy myśleć, że coś takiego może się wydarzyć, czyli jeżeli będziemy szli na jakiś festyn, jeżeli będziemy wyjeżdżać na wakacje, czy jeżeli będziemy szli do zwykłej galerii handlowej tak naprawdę, bo tam też dziecko może zaginąć, to my powinniśmy pomyśleć o tym, co może się wydarzyć wcześniej. Ja proponuję każdemu rodzicowi, jeżeli wychodzi rano z dzieckiem na jakąś taką imprezę masową, czy miejsce, gdzie będzie więcej osób, zrobić dziecku zdjęcie. Każdy z nas ma przy sobie tak naprawdę telefon w dzisiejszych czasach. Robimy dziecku zdjęcie i w razie jakiejś sytuacji awaryjnej, w razie godziny W, mamy to zdjęcie, pokazujemy natychmiast, nie zastanawiamy się, jak dziecko było ubrane. I jeżeli zaczynamy szukać tego dziecka, to biegając nie krzyczymy, nie wiem, Kasiu, Aniu, tylko krzyczymy, zaginęła dziewczynka, blondynka, 5 lat, ubrana w czerwone spodenki i najlepiej z tym zdjęciem. I tak biegamy w tłumie i to jest wtedy dużo większa szansa, że to dziecko się znajdzie, niż jeżeli będziemy biegali, wołając właśnie dziecko po imieniu. To jest pierwsze. Egzamin zdają też charakterystyczne, jaskrawe ubrania na przykład. Tak. My to stosujemy. Tak. Wybierając się na przykład na plażę. Tak, albo jakąś charakterystyczną rzecz można dziecku przyczepić, jakąś chustkę, prawda, która będzie tą cechą taką charakterystyczną. Będzie na pewno łatwiej tego dzieciaczka znaleźć. No i to, co mówiła Dominika, że nie mówimy po imieniu, tylko wyróżniamy cechy charakterystyczne dziecka, opisujemy to dziecko, to też wtedy dziecko nie jest anonimowe, tak? Więc jeśli zostało porwane, to na pewno dojdzie ta też informacja do porywacza, że szukają takiego dzieciaczka i on się wtedy po prostu, no to dziecko powinien zostawić w miejscu. No i właśnie podobno taka, oczywiście nie ma na to definitywnych dowodów, ale taka sytuacja właśnie miała miejsce w tej historii, którą opowiadałam, bo mały chłopiec Jasiu mówił, że jakiś miły łysy pan chciał mu pokazać statek piratów. No i tak właśnie to się oddalił. Jeszcze jedna rzecz, że tak, my działamy z jednej strony, a z drugiej strony uczymy dzieci, co powinny zrobić w takiej sytuacji. Znaczy, wydaje mi się, że oczywistym jest, że dziecko powinno wiedzieć, że z obcym się nie oddala, nie pozwala się odbierać, nie pozwala sobie dać nic do jedzenia, ale w momencie, w którym zaistnieje taka sytuacja, dziecko nie powinno krzyczeć mamo, tato, tylko wołać pomocy, bo jeżeli dziecko woła mamo, tato, to ktoś postronny popatrzy i pomyśli sobie, a pewnie nie dostało cukierka albo loda i tata, mama nie za rączkę i nie pomoże. Poza tym na przykład na plaży słyszymy tylko w koło mamo, tato, tato, nie jest aż tak alarmujące. Jeżeli słyszymy, jak dziecko woła pomocy, to rzeczywiście to powinno zwrócić uwagę naszą. Tak samo ten komunikat, jak dziecko wygląda. Wydaje mi się, że rodzice, inni reagują na coś takiego niż na po prostu imię. Tak, dokładnie tak, bo do pewnych komunikatów jesteśmy przyzwyczajeni. Niektóre komunikaty są dla nas takimi właśnie komunikatami ostrzegawczymi, tak? No i pamiętajmy, że dziecko nie tylko może zaginąć w tłumie, też dużo dzieci ginie na plażach, prawda, czy też w górach. No, najczęściej takie sytuacje zdarzają się na plażach. Tutaj rozmawialiśmy przed spotkaniem z naszym zaprzyjaźnionym ratownikiem wodnym i takie poszukiwania dzieci są bardzo częste w sezonie właśnie wakacyjnym. I o czym powinniśmy pamiętać na plaży? No,
bezwzględnie nie należy dziecka spuszczać z oczu. Tak? Nie ma tutaj taryfy ulgowej, ponieważ no, to dziecko zawsze musi być na oku. Jeśli dziecko jest w wodzie, to tata powinien być, czy rodzic powinien być koło tego dziecka, albo powinien stać tuż przy brzegu i zawsze cały czas obserwować dziecko. Jeśli na chwilę spuścimy z dziecka wzrok i ono gdzieś tam na chwilę zniknie, no to bezwzględnie powinniśmy jak najszybciej poinformować najbliższych ratowników o tym, kiedy dziecko zaginęło, podając dokładny czas zaginięcia i w co jest dziecko ubrane i najlepiej pokazać zdjęcie. Nie oszukujmy ratowników, bo są takie przypadki, gdzie rodzice mówią, że dziecko mi zaginęło 2 minuty temu. Okazuje się, że to nie było 2 minuty, tylko 20 i ratownicy szukają zbyt blisko, tak? A dziecko już odeszło o jakieś 20 minut dalej. Jeśli chodzi o plażę, to z tego, co mówił nam nasz kolega, to dzieci podążają najczęściej z wiatrem i w stronę słońca. Tutaj też dużo bardzo takich przydatnych informacji, jeśli chodzi o zaginięcie dziecka. Myślę, że warto pokierować rodziców na Instagram Dominiki, na Mamę Bezpiecznego Malucha. Tam napisała Dominika właśnie na blogu porady, na właśnie blogu Mamy Bezpiecznego Malucha, gdzie można to znaleźć, bo my się właśnie zajmujemy kampanią Bezpieczny Maluch i takie właśnie też porady prowadzimy dla rodziców. Między innymi jedną z porad jest to, żeby podzielić się rodzice obowiązkami. Jeżeli mamy kilkoro dzieci, no to rzeczywiście mama jest z jednym, tata patrzy na drugiego i to też staje egzamin, jeżeli jest taka możliwość. Nie każdy ma taką. To jest trudne w praktyce, tak naprawdę. To jest trudne do zrealizowania, bo no, podzielimy się, a i tak jedno dziecko zawsze gdzieś tam może zniknąć. Ale jeszcze tak, jeszcze jeden taki tip, jakby jeżeli gdzieś się wybieramy. Znaczy tak, fajnie jest, jeżeli mamy bransoletki, jakieś silikonowe. Właśnie pomówmy o jakichś gadżetach. Tak, coś takiego można mieć, ale słuchajcie, bransoletkę zawsze to dziecko może zgubić. Ktoś celowo może przeciąć szybko, zabierając nam dziecko. Bardzo fajną rzeczą jest napisać na tutaj, na ręce, na nadgarstku słowo mama, to jest międzynarodowe w każdym języku, i numer telefonu do rodzica. I w takiej sytuacji, jeżeli dziecko gdzieś nam się oddali, to zawsze to jest widoczne. Jeżeli jakiś porywacz chciałby też nam dziecko uprowadzić, no to też z tej rączki tak szybko tego nie zmyje. A też są takie bandaże w płynie, którym można to posmarować i tego się i to będzie dużo trudniej usunąć. Więc to jest taka fajna rzecz, lepsza niż właśnie bransoletka, czy nie wiem, karteczka z numerem telefonu mamy. Tak sobie pomyślałam o tatuażach z henny, które często nad morzem są, można wykorzystać. To jest bardzo fajny pomysł. Tak. Znaczy ja myślę, że powinno być przynajmniej 2 takie elementy zabezpieczające na dziecku, tak? Czy tam jakiś właśnie lokalizator GPS, na którym myślę, że nie wolno bezwzględnie tylko na tym polegać i dodatkowo powinien właśnie być ten numer telefonu. I no, my tutaj z Dominiką mamy 4 dzieci i no wiemy, że to nie jest proste, tak? Nam Leon zaginął w Świnoujściu na kilka minut, prawda? To było ja myślę, że to było dobrych 10 minut, a myśmy go stracili z oczu, nie wiem, czy to było 5 sekund, tak? Tak, kupowaliśmy kawę, staliśmy, rozglądamy się, nie ma jednego dziecka, jednego... Wystarczy sekunda, naprawdę, dzieci idą na przykład za kimś obcym, myśląc, że to jest tata. Tak właśnie było w przypadku mojego syna, który mi zaginął na lotnisku, też na minutę, a mi się wydawało, że rzeczywiście godziny mijają. No nic, zachęcamy Państwa do tego, żebyście po prostu byli rozważni. Tak, pomijając te wszystkie gadżety, no musimy być po prostu uważni i mieć oczy dookoła. Cały czas mieli na oku dziecko. Dokładnie. Przede wszystkim to jest obserwacja, jeszcze raz obserwacja. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy ślicznie.